Ciekawe, jej nie było w takiej pierwotnej liście zgłoszeń, dopisana w ostatniej chwili, ale nie przeszkadza jej to w dobrych skokach na obiekcie Skalita. Czeka Austriaczka na sygnał do startu. Mieliśmy jak na razie bardzo płynne zawody, wręcz błyskawiczne. No jest też decyzja, że Schuler może się zaprezentować i skoczyć w drugiej serii. Niezła też prędkość najazdowa, ależ problemy i upadek. No, zadrżeliśmy przez moment, na szczęście chyba nic poważnego się nie stało. 90 i pół metra w tym skoku i popatrzmy na powtórkę. Wyjście z progu i następnie błąd, jeśli chodzi o prowadzenie nart. I tu widzimy, no szczęśliwie najpierw dotknęła nartami ze skoku, dopiero później się przewróciła. Trener łapie się za głowę. Widzimy, udzielana jest Austriaczce pomoc na zeskoku. Sędziowie wystawili noty, tak się oczywiście musiało stać. 9. pozycja Sary Schuler. Tak, na szczęście.